Jestem tutaj na zaproszenie pani z biblioteki, dlatego, że zajmuję się zawodowo książkami, a dokładnie robię ilustracje do książek. Czasami też uda mi się coś napisać. I mam dzisiaj takie dwie książeczki, które napisałam i zilustrowałam. I te książeczki dzisiaj posłużą nam do zabawy. Mam nadzieję, że wam się ta zabawa spodoba. A wy powiedzcie mi, ile wy macie lat? 6, niektórzy 7 nawet mają. Tak? To jesteście już duzi i pani. 6 lat to dużo jest czy mało? A ja mam 5 lat. 6 lat to troszkę dużo, a czasem troszkę mało. A powiedzcie mi, czy takie 6-letnie dziecko to się lubi przytulać czasem? Tak. Ja. Pewnie, że tak. A czy jak wy myślicie, a dorośli lubią czasem się też przytulać? Tak. Pewnie, że tak. To nie jest tak, że jak ktoś ma dużo lat, to już jest taki twardziel i nie potrzebuje, żeby ktoś go przytulił, dotknął, prawda? No właśnie, Maja, dorośli też lubią się przytulać. Słuchajcie, nasze ciało jest... Nasze ciało jest bardzo wrażliwe na dotyk. Zaraz dostaniecie takie magiczne, kolorowe pióreczka. I te magiczne pióreczka sprawdzą, czy wy lubicie łaskotki. I gdzie te łaskotki są największe, dobrze? Te piórka poproszę później, żeby do mnie wróciły, ale najpierw każdy dostanie, tylko się nie kłóćcie o kolory, błagam was. Sprawdzamy, czy łaskotki są na powiekach. Zamykamy oczy, żeby sobie nie wstawić kotka do oka. Czy to jest przyjemne? Nie. To jest przyjemne? Uwaga, teraz sprawdzamy, czy łaskotki są pod nosem. A teraz jedno ucho pokazujemy i sprawdzamy, czy tam w uchu. O nie! A w drugim uchu? A teraz słuchajcie, malutkie dzieci to uwielbiają, a myślę, że wy też. Tutaj sprawdzamy sobie na siebie. Ja nie mam. Sprawdzamy, czy ta powierzchnia czuje dobrze. Odwracamy łapkę i sprawdzamy w środku, czy czuje. Ale łaskotkowe dzieci. Ale wiecie co, dobrze, że nie jest lato, bo ja bym zaraz sprawdziła na tych stopach małych, czy tam są łaskotki. Na pewno są, prawda? Albo na brzuchu. Nie, druga ręka. A druga ręka sprawdzimy. A pod pachą na pewno. Bo na pewno by łaskotało bardzo. Słuchajcie, teraz poproszę was o chwileczkę ciszy. Ale wszystkie oczka zaraz muszą popatrzeć, bo powiem coś ważnego. Powiedzcie mi, nasze ciało jest naszą własnością. Czy zawsze pozwalamy na to, żeby ktoś nas dotykał i przytulał, nawet wtedy, gdy nie chcemy? Jak to jest? Powiedzcie. A kto chce powiedzieć coś mądrego na ten temat? Majeczko. Kiedy ktoś mnie dotyka, a kiedy nie chce, to wtedy mogę się zirytować, to znaczy zdenerwować. No właśnie, wtedy nie jest to już przyjemne. A kiedy się zirytuję, to naprawdę, a kiedy ja się zirytuję, to naprawdę ze mną nie ma żartów. Nie ma żartów, mówi Maja. Słuchajcie, czy łaskotki zawsze są przyjemne? Wyobraźcie sobie taką sytuację, że ktoś was trzyma za ręce i was na siłę łaskocze. A wy już nie możecie się śmiać, aż wszystko was boli z tego śmiechu. Czy to będzie wtedy też przyjemne? Nie. Czyli warunkiem tego, żeby było, żeby dotyk nam sprawiał przyjemność, jest to, że my się na to zgadzamy, prawda? Tak jak Maja mówiła, jak coś jest wbrew naszej woli, jak coś jest wbrew naszej woli, to już przestaje być przyjemne. I o tym musicie pamiętać. Wasze ciałko to jest tylko wasza własność. Jak wam się nie podobają łaskotki, to nikt was nie może dotykać. Mam tu taką książeczkę, Szmatki z tęczowej szufladki, którą napisałam dla moich córeczek, bo mam dwie córeczki. Jedna jest 6-letnia, tak jak wy, a druga ma już 10 lat, ale też się lubi przytulać jeszcze.
Ta książeczka jest pełna różnych masażyków. Czy wiecie, co to są masażyki? Ja wiem. Ale ciągle Maja tylko mówi. Jejku, ktoś inny może powie. Majeczko. Masażyki? A masaży to trochę mocne. Zobaczcie, Maja, tu jest specjalista w waszej grupie. Masażyki to jest takie lekkie głaskanie na pleckach, Maja mówi, ale... Głaskanie ludzkie. Ale nie tylko na pleckach. Może być również na dłoniach, może być na twarzy. Te masażyki są... To jest ze skraweczków materiałów. Słuchajcie, ja w domu mam takie wory materiałów, że coś już się nie mieści w moim domu. I te materiały podzieliłam na kolory. W jednym woreczku były pomarańczowe, niebieskie, w trzecim zielone. I z tych materiałów zrobiłam ilustracje, które zobaczcie. Ilustracja jest zrobiona w odcieniach jednego koloru. Tu jest z kolei żaba. Tutaj mamy na przykład, jakie kolorki? Pomarańczowe. Zobaczcie, ile szczegółów, jak bogata może być ilustracja zrobiona tylko z odcieni jednego koloru. Można cały świat zrobić taki pomarańczowy albo niebieski. Albo zielony. Albo zielony, właśnie. Ale jak już mówiłam, masażyki są, więc przejdziemy do sedna sprawy. Plim, plam, plom. Plim. Plam, plom. Morze to jest rybki dom. Tędy płynie, w morskiej chowa się głębinie. Patrzcie, jak się świetnie schowała. W łucji wodorostowych włosach. Aż się zaplątała dziubkiem. Zobaczcie, proszę. Biegnie dróżką, tupie nóżką. Skacze na paluszkach. Fajnie skacze? Więc upadła świnka, lecz wcale nie płacze. Pomasuje sobie nóżki. Zatańczy inaczej. Delikatniej tańczy teraz? Tak! Możesz